Cześć kochani, zapraszam Was na nowy filmik z dostawy. Wiem, że długo czekaliście, wysyłaliście do nas wiadomości, także oto jest, nowy film, zapraszamy. A więc zacznijmy od nowości w naszym sklepie, jest to Eukaliptus Blue Eyes, jest to roślina mrozoodporna. Słuchajcie, producent tutaj podaje, że nawet do minus 20 stopni. Nie wiem, czy my byśmy zaryzykowali aż minus 20, ale gdzieś tam przy domu myślę, że może być. W warunkach domowych osiąga 1,5 metra, gdzieś tam w uprawie ogrodowej, wiadomo, dojdzie może do 2 do 3 metrów, a w warunkach naturalnych, no to pewnie kojarzycie eukaliptusy jako takie gigantyczne drzewa, nawet 20-metrowe, tak właśnie z nim jest. Co ciekawe, jest to roślina, która odstrasza komary i muchy, także polecamy na sezon grillowy i ogródkowy. Idąc dalej, tutaj mamy piękne anturium, odmiana wanilia, o właśnie waniliowych kwiatach. Tutaj mamy powrót szczawika trójkątnego, zapraszamy wszystkie osoby, które zamawiały swój szczawik z odbiorem w Olesnie, już dojechał. Zobaczcie tutaj, bardzo ciekawe pnącze, Parthenocissus. Lubi regularne podlewanie, także pamiętajmy o nim. Małe pieniążki, mamy także większe pieniążki, których akurat na filmie tutaj nie pokażemy, ale są takie same jak poprzednio. Idziemy sobie dalej. Słuchajcie, begonia. Ostatnio moje ulubione rośliny. Poznajcie zumbę. Tak samo nowość w naszym sklepie. Zumba ma fajne liście, podkręcane jak ślimaki i bardzo mocno wybarwione na intensywny zielony, w jasnym odcieniu kolor liści. Kolejna nowość, begonia venosa. Bardzo mocno omszone liście. I jak już pewnie wiecie, begonii nie zraszamy pod żadnym pozorem, to niech Was tutaj nawet nic nie pokusi, żeby zrościć tą odmianę. Tutaj będą bardzo brzydkie brązowe plamy. Nie robimy tego. Z begonii mamy jeszcze koralową. Tą begonię będziemy wysyłać do Was osmonką, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Jest to osmonka w terakocie. Begonia listada i begonia, nazywa się ona ta odmiana Believe Indian Ocean, albo Indian Summer, przepraszam. Mamy też medinilę, której jak już wiecie z poprzednich filmików nie dotykamy, stawiamy ją w takim miejscu, gdzie nie ma przeciągów i dbamy o to, żeby miała lekko wilgotne podłoże. Medinilę wysyłamy, jak najbardziej, ale tutaj musicie wiedzieć, że kwiaty są bardzo delikatne i choćbyśmy się nie wiadomo jak postarali przy pakowaniu, może się zdarzyć, że roślina odrzuci ten kwiat. No niestety tak to jest z tą rośliną, jest ona bardzo delikatna. Uzupełniliśmy też maranty, tutaj mamy marantę tricolor. I nieco droższą, ale fajną kolekcjonerską, Maranta Lemon Lime. Lemonkowe liście. Fajne, duże bluszczyki. Poprzednie sprzedały się w kilka dni, także komu się nie udało, to zapraszamy teraz do upolowania swojego wymarzonego bluszczyku. Idziemy sobie dalej. Zobaczcie jeszcze tutaj. Mamy giganty. W sprzedaży stacjonarnej. Tego niestety nie damy rady wysłać. Mamy tutaj... jejku, zapomniałam nazwę. Bahira. Bahira, no przecież. Bahira aquatica. Jest zapleciona w warkocz. Calathea varsevici. Fajne welurowe liście. Pamiętajcie, żeby zapewnić jej tutaj nieco wyższą wilgotność. Jeżeli regularnie wietrzycie swoje mieszkanie, no to powinno być ok. Jeżeli macie nawilżacz, no to jak najbardziej będzie wdzięczna. Mamy Xanthosoma lindeni. Xanthosoma jest świetną rośliną dla osób początkujących. Pamiętajcie, żeby ustawić ją w dobrze naświetlonym miejscu, ale nie z mocnym światłem bezpośrednim. Szczególnie teraz latem, należy o tym pamiętać. Strelicję w dwóch rozmiarach, nieco mniejsza. I zaraz nad nią większa. Już taka pokaźna, ma wiele sadzonek w środku. Monstery deliciozy w wielu rozmiarach. Tu akurat mamy ciekawszą, większą sadzonkę. Aglaonemy uzupełnione i właśnie te nieco większe pieniążki. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Mamy tutaj Calathea. Małe sadzonki, idealne na prezent. To jest Calathea Marion, a tutaj mamy Roseopictae, Roseopictae Cora. Nie? Kasia, pomóż mi. Crimson. Crimson, przepraszam. I jeszcze jedną, nieco większą, na parapet także się zmieści. Pamiętajcie, że Calathea musi być za firanką. Tutaj mamy Beauty Star odmianę.
Zafiranką, bo nie lubi mocnego nasłonecznienia. To może poparzyć liście. Teraz będzie mała kolekcja gruboszów, czyli krasuli. A, jeszcze pominęłam jedną rzecz, ale to wrócimy. Dobra, więc tak, to jest krasula Harmony in Green. Następnie mamy krasula Arta. Krasula Arta świetnie była przez Was wybierana na początku, jak założyliśmy swój sklep. Ona się bardzo szybko skończyła, ale na szczęście już jest. Teraz też ciekawa krasula, zupełnie inna niż wszystkie. Monantes polypla się nazywa. I jeszcze krasula Money Maker. A zaraz obok niej Adenium obesum. Z variegacją. Z variegacją, dokładnie. Krasula Money Maker. Tutaj jeszcze Aonium arboreum. Idziemy sobie dalej. Mamy Senecja. Senecja Roblejanus w trzech rozmiarach. I mamy też Aloes Snowflake. Idąc dalej, powrót Hoi Vajeti. Uwielbiacie tą hoję. Teraz jest jeszcze większa sadzonka, ma więcej dłuższych pędów. Mamy też patyczak. Uda się go pokazać, trochę jest schowany. Czyli Ripsalis casuta. Obok Epipremnum Happy Leaf. Mamy też Syndapsus. Ja go może wyciągnę, wam tu pokażę. Syndapsus argereus. Bardzo go lubimy właśnie za te srebrzyste nakropienia na listach. I następnie mamy trzy krotki. To jest Nanuk. Tutaj mamy Purple Heart. Są już takie mocniej wybarwione na fioletowe liście. Trochę ją tu wyciągnę. Trzy krotka Tiamo. Tiama, przepraszam. Zobaczcie też nasze nowe Caladium. Caladium to jest bardzo ciekawa roślina. Jest nieco bardziej wymagająca, ale musicie tutaj pamiętać, że wystarczy jej zapewnić odpowiednią wilgotność podłoża. I ona sobie będzie świetnie radzić. Caladium może się tak zdarzyć, że na zimę troszeczkę opuści liście, one mogą odpaść, pousychać. Nie martwcie się, to jest roślina, która z bulwy na wiosnę wypuści nowe liście, także nie spisujcie jej na straty, nie wrzucajcie jej do kosza. Zapewnijcie swojemu caladium większą ilość światła, ale nie światła bezpośredniego, które poparzy liście. No i właśnie to światło będzie tutaj warunkować nam intensywność wybarwienia liści. To jest odmiana Miss Muffet, bardzo wdzięczna odmiana. Idąc dalej, tutaj macie trzy piękne hoje. Wszystkie już u nas były na stronie. I mamy skrzydło, kwiat Diamond. Kolekcjonerska, fajna roślina. Pokażemy Wam jeszcze nieco większe kalatee. One głównie będą w sprzedaży stacjonarnej. Ale jeżeli macie ochotę ją nabyć, no to tradycyjnie dajcie nam znać. Napiszcie do nas. To jest Rufi Barba. Tutaj mamy palmę, jejku, Hamaopsis humilis, czyli karłatka, upraszczając sobie tą trudną nazwę. Obok niej szeflera z wariegacją i stromantę w dwóch rozmiarach. Tutaj mamy akurat mniejszą sadzonkę, trzymam ją w ręce i obok niej jest większa. Calathea zebrina o welurowatych liściach. I kordylina w odmianie kiwi. Słuchajcie, zbliżamy się już powoli do końca roślin z nowej dostawy. Jeszcze pokażę Wam tylko bardzo uroczą rzecz. Dishidia. Wcześniej mieliśmy w naszym sklepie White Diamond. Teraz jest w doniczce. White Diamond wcześniej też była w ślimaczku, ale wiadomo, się wyprzedała dość szybko. Dlatego teraz mamy całą zieloną, piękną Dishidię dla Was. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące pielęgnacji roślin, możecie do nas śmiało pisać na Instagramie, na Facebooku. Będziemy Wam pomagać. Także życzymy Wam udanych łowów na naszej stronie i miłego dnia. Pa, pa!